spania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.9 moda, który się nazywa Tinker's Construct i dodaje nam różne bronie, narzędzia do naszej gry, jak również jakieś tam nowe rudy. Co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Oczywiście zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Tinker's Construct pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie opisowej. Mniej więcej jak to wygląda, wszystko jest pokazane, możecie sobie poczytać. Nas interesuje oczywiście zakładka Files, zatem klikamy na nią. Jesteśmy przeniesieni na taką stronę i tutaj, gdzie jest Game Version, szukamy wersji 1.9, znajdujemy ją tutaj. Jest to wersja alfa, więc może jeszcze nie wszystko działać, także sprawdzajcie potem, czy są jakieś aktualizacje. No i tutaj klikając na strzałeczkę pobieramy stąd moda. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której również link jest w opisie, która jest również stroną opisową. Nas interesuje zakładka Files. Klikamy na zakładkę Files. Jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie ta sama sytuacja. Pod Game Version szukamy 1.9. Znajdujemy i klikamy tutaj na Download File, na tę strzałeczkę i stąd pobieramy drugi plik. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz tych dwóch plików, które pobraliśmy, są jeszcze nam potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.9. Jeżeli nie masz jeszcze zainstalowanego Forge na wersję 1.9, to dowiesz się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 829. A jeżeli masz wersję non-premium Minecrafta i nie masz launchera non-premium, to dowiesz się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróć do filmiku 829 i zainstaluj Forge na wersję 1.9. I uwaga, w filmiku 829 ja instaluję Forge z końcówką 1767. Z końcówką 1767, ale ty pobierz i zainstaluj tak samo jak ja pokazuję w filmiku wersję najnowszą, albo jeżeli już jest to rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, nie ma jeszcze rekomendowanej wersji Forge'a, a najnowsza ma numer końcówki 1816, zatem właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. OK, co trzeba zrobić, żeby zainstalować te dwa pliki? Otóż musimy wejść do folderu %appdata%.roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersję 1.9 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. OK, jak już mamy skopiowany, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasze dwa pobrane pliki do folderu mods. Raz i dwa. Oba są tutaj w folderze mods. Zamykamy, jest zainstalowane, uruchamiamy launcher i czekamy, aż nam się wszystko pootwiera. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1816. Klikamy play i czekamy dalej. Coś mi się tutaj długo downloadowało. No ale trudno się mówi, już w każdym razie czekamy teraz na stronę z logo Mojanga. Zaraz nam się to pojawi. O, już jest i tutaj Mojang jest. No i tutaj nam Forge popracuje chwilkę, poinstaluje wszystkie mody, które mamy zainstalowane w folderze mods. Jeszcze momencik. No i już za chwilę. No i jest ostrzeżenie. Forge jest w wersji beta, czyli nie ma jeszcze właśnie wersji rekomendowanej, dlatego zawsze coś się może stać, dlatego pamiętajcie o kopiowaniu folderu .minecraft w razie czego, żeby mieć do czego wrócić. OK, wchodzimy do mods.
No i tutaj jak zjedziemy, to jest mantle, jest Tinker's Construct, gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. Wczytuje nam się świat i już za momencik. O, już jesteśmy w naszym świecie. I klikamy na E jak ekwipunek. No i tutaj jak cofniemy, to mamy wszystkie właśnie itemy z tego moda. Tutaj mamy jak wszystkie itemy potrzebne do skonstruowania pieca. Na przykład tutaj jest smelter controller, trzymam na nim strzałkę, klikam R jak robak. No i tu jest pokazane, jak się go buduje. I taką Seared Brick się tak buduje, że się przepala grot, a grot się tak buduje, glina, piasek i żwir, i z tego dostajemy dwie sztuki. No i tak potem już na przykład Seared Gauge, nie wiem jak się czyta Gauge, pewnie mi napiszecie. Tak się buduje tank, window, to casting table i tak dalej, to wszystko już się robi w różnych w tych takich stolikach, które są w tym modzie. Także do tego jest potrzebne. Nie pokażę tutaj receptur, bo to się robi tutaj w crafting station i tak dalej, i tak dalej. Crafting station się tak buduje, że stół rzemieślniczy i daje nam crafting station. To tak, to z kolei tak. No i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj nie mam co już pokazywać, bo bym musiała pobudować i tak dalej. Także widzicie, że wszystko jest, wszystko działa. To ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa, pa!